Czasem tak bywa niestety, więc lecimy do Prehistoric Channel na początku. I jedziemy z koksem. Ciekawostki do poziomu Lava Dabadoo. Nazwa tego poziomu nawiązuje do Freda Flintstona i frazy Yabba Dabba Doo. Generalnie twórcy popełnili literówkę, ponieważ gdy wchodzimy do telewizora, to poziom jest pisany z dwoma literkami B. Chodzi tu o słowo Dabba. A kiedy jesteśmy w wyborze misji, to jest pisane z jednej literki B. It's not the heat, it's the lava. Teraz już możemy kompletnie olać jakieś tam srebrne piloty, ponieważ to nie jest akurat już dla nas nic ważnego, bo wszystkie srebrne piloty, jakie mogliśmy zebrać, to już zebraliśmy. Teraz możemy grzać po prostu przed siebie. I nie będę tego ukrywał, że jest to mój ulubiony poziom, który teraz robimy. Jeżeli chodzi o te tajne poziomy, gdzie trzeba znaleźć tą jedną rzecz, super ważną na 100%. Nie będę tego ukrywał, że właśnie to jest mój ulubiony poziom, zaraz obok Scream TV, bo Scream TV też bardzo lubię. Chociaż pamiętam, że jak pierwszy raz grałem w to na... Znaczy, pierwszy raz. To jest bardzo mocne... bardzo mocno pojęcie względne. To nigdy nie lubiłem tych włazów, które tutaj na nas spadały, te skały. Pamiętam, że jak grałem na PSP, to właśnie miałem taki stan zdrowia, jaki mam teraz. Więc na razie sobie wezmę tego zielonego komara. I nie pamiętam, czy tutaj czasem checkpointa nie było. Nie, tutaj nie było jeszcze checkpointa. Szkoda, przydałby mi się teraz checkpoint. Nie będę tego ukrywał. Lub można też i tak skończyć. Dobra, teraz mój stan jest troszeczkę lepszy, dlatego że mam tym razem dwa punkty zdrowia przy sobie. Plus jeszcze trzeci w postaci zielonego komarka. I teraz, jak widzicie, sobie ładnie skróciliśmy drogę. I tu chyba będzie checkpoint, co nie? Dobrze pamiętam? Dobrze pamiętam, tu będzie checkpointik. Uderzamy w checkpointa i jedziemy z koksem. Niestety, jeżeli chodzi o lokalizację tego sekretnego itemku, który mam zebrać, to musiałem niestety zobaczyć w internecie, dlatego że niezbyt pamiętałem, gdzie to jest. Więc musiałem się tutaj posiłkować walkthroughem z neta. Ale na szczęście w następnym poziomie, czyli w Scream TV, już będę znał na pamięć lokalizację tego przedmiotu. No, chyba gdzieś tutaj będzie. Tak mi się wydaje. No, tutaj będzie. Tylko weź tam teraz, dostań się bez stracenia, no właśnie, życia lub punktów zdrowia. Ale teraz możemy się tam dostać bezproblemowo, dlatego że będziemy mieli wszystkie punkty zdrowia na miejscu. Przynajmniej tak mi się wydaje, że żadna lawa ani żaden ogień mi nie zabierze tych moich punktów zdrowia. Dobra, wykrakałem. Ale na szczęście mam jeszcze 3, tak więc easy. No, o to chodziło. O to, moi drodzy, chodziło. Tak to mieliśmy zrobić. Idziemy teraz do tego posągu. To jest właśnie to, o czym wam wspominałem wcześniej, czyli te taśmy Geksa teraz będziemy zbierać. Są dokładnie 3 taśmy Geksa, bo mamy tylko 3 takie poziomy w całym wymiarze media. Ale muzyka się, kurczę, pieczone zmieniła. No, muszę przyznać, że teraz jest trochę mroczniejsza muzyka. I nie będę tego ukrywał, że jest to trochę creepy soundtrack. O, Gex powtórzył to, co gadał w pierwszej części. Ciekawe. I tu u góry chyba już będzie exit, o ile dobrze pamiętam, bo te poziomy nie były jakoś super długie. To już są naprawdę dosyć krótkie poziomy, które teraz tu będziemy robić.
Wierzcie mi lub nie, ale serio, to nie będą już jakieś super długie poziomy. No, tam jest nawet czerwony pilot już, więc... Jak tak jest, no to to już coś oznacza. Swoją drogą fajnie ten telewizor jest fajnie tutaj wbity w tę skałę, nie? I tak obok, kurde, ta lawa sobie spływa. Fajna sprawa. Fajnie to twórcy ogarnęli. Dobra, więc zobaczmy, co tutaj Gex ma ciekawego dla nas przygotowane. You cut up his brain, you bloody baboon! O, i patrzcie, mamy nowy ekran ładowania. Kto by pomyślał? Śmiesznie, kurde, jak uwięziony. I to jeszcze w takim, kurde, kostiumie śmiesznym. Fajnie to twórcy ogarnęli. Dobra, więc teraz czas na Scream TV. I mamy tutaj jedną, jedyną misyjkę. Ciekawostki do poziomu Texas Chainsaw Manicure. Nazwa tego poziomu nawiązuje do teksańskiej masakry piłą łańcuchową. Nietoperze pojawiają się tylko i wyłącznie w tym poziomie. Reminds me of Halloween at Rip Taylor's. W sumie, przepraszam, kłamałem. Jeżeli chodzi o te rundy bonusowe, te co teraz robimy w zasadzie, dobra, nie mówmy na to rundy bonusowe, bardziej mówmy na to poziomy bonusowe. Albo sekretne poziomy. Więc dwa sekretne poziomy akurat za dzieciaka robiłem i robiłem właśnie ten poziom, to akurat dobrze pamiętam, i ten poprzedni co robiliśmy, więc przepraszam za wprowadzenie w błąd. Ale no niestety, jako 7-letnie dziecko miałem problemy z tymi poziomami. To mogę powiedzieć od razu z miejsca, że to były dla mnie najtrudniejsze poziomy z całej gry. A to coś chyba oznacza, skoro wtedy uważałem to za najtrudniejsze, to... No teraz co prawda może to nie jest jakoś super trudne, bo wystarczy mieć patent na te poziomy, ale jednak... No dla chyba 7-letniego dziecka albo 5-letniego, no to ma prawo być chyba to trudne, no nie? Ale te portrety tutaj są dziwne. Takie... LOL, kurde, twórcy, co wy odpierdzielacie? I mnie w ogóle zastanawia, czy czasami te mordy niektórych tutaj postaci, takich młodych, dorosłych obywateli, to się zastanawiam, czy czasem to nie jest ktoś z twórców sobie nie jebnął czasem Easter Egga, wiecie, na zasadzie, że ktoś z programistów po prostu sobie jebnął swoje zdjęcie, przerobił w jakimś Photoshopie czy czymś i patrzcie na to, kurde, widzicie, to ja wystąpiłem w grze, w którą zrobiłem. Super, naprawdę, kurde, to jest to! I mam już 9.2, więc miejmy nadzieję, że przed 10 uda mi się wyrobić z nagraniem tej gry. I teraz na dole będzie coś, co szukamy. Oh yeah, it's tail time. Choć przyznam, że jak byłem mały i szukałem tych specjalnych taśm, to nie będę tego ukrywał, że no... było to dosyć ciekawe. Znaczy, co ja gadam? Jak byłem mały, to ja nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Ja bardziej chciałem powiedzieć, że jak grałem pierwszy raz w tę grę na PSP... I pierwszy raz nie mam na myśli pierwszy raz, tylko mam na myśli, że jak sobie odpaliłem tę gierkę na PSP, to pamiętam, że wtedy faktycznie szukałem tych taśm i tego akurat nie mogłem znaleźć, mimo że ona była dokładnie pod nosem. I to jest creepy, że rzeczy pod nosem ciężko mi było znaleźć, no nie? O, i mamy tutaj ten portret Gexa z pierwszej części, taki fajny easter egg. Bo dosłownie, to jest model Gexa z pierwszej części na tym portrecie. Sam byłem w szoku, kiedy to pierwszy raz zobaczyłem. Chyba teraz tutaj się szło. O ile dobrze pamiętam. Tak, tutaj się szło, ponieważ tutaj będziemy mieli jedną rzecz do zrobienia.
Oj, uwaga na platformy, które lubią robić fikołki. Teraz chyba na środek się szło. Też tutaj pewności stuprocentowej nie mam, aczkolwiek nie, to nie się... To nie szło się na środek. Zdecydowanie nie. To się szło tutaj. I tu będzie... No właśnie, to jest ta wajcha, którą trzeba dziabnąć ogonem. I sobie odblokować exit. Bo tam już jest exit z czerwonym pilocikiem, które na nas czekają. Oczywiście na spokojnie, nie będziemy rushować ani nic z tych rzeczy. Lecimy na spokojnie. Wow. Dobra, teraz możemy sobie poruszować. Teraz możemy już na dole rushować, bo tam spadając w dół to trochę byłoby słabo, bo bym mógł się spierdolić na sam dół i byłby problem. Oj, chory na umyśle dzieciak tutaj jeszcze jest. Jeszcze jego tu kurde brakowało w tym zestawieniu. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. No nie rób tak, Gierko, proszę cię, nie rób tak, bo to było troszeczkę przerażające, co ty żeś chciała zrobić. Dobra. Tutaj dokładnie. Jezus Maria, jeszcze obracające trumny są tu, przecież zapomniałem o tym. Dobra, jako tako poszło, o nie. No jak widzicie, Scream TV jest pod tym względem naprawdę bardzo straszne. Jeżeli chodzi o ostatni poziom w Scream TV, to jest naprawdę bardzo creepy ten poziom, patrząc na to, kogo oni na dole umieścili za przeciwnika. Ja pierdzielę, no kurde, mały psychol. Dobra, jesteśmy. Jakoś to, jakoś przeżyliśmy, jakoś daliśmy radę. No, była to cutscenka, która bardzo przypominała, znaczy w sumie była bardzo podobna do tej wprowadzającej cutscenki przed rozpoczęciem gry. Wiecie, o co chodzi? No to zostało nam już tylko Rezopolis. Dwa czerwone piloty musimy zebrać. Damy radę, bo jak nie my, to kto? Ciekawostka do poziomu Mazed and Confused. Nazwa poziomu jest parodią wyrażenia oszołomiony i zdezorientowany. Screens up. Hej, muzyka mi się tutaj bardzo podoba. To jest chyba mój ulubiony soundtrack z całej gierki, nie? Znaczy, dobra, nie przesadzajmy, może nie z całej gierki, ale nie będę tego ukrywał, że ta gierka, tak, jasne.
nie będę tego ukrywał, że jeżeli chodzi o tę gierkę, no to to będzie w takiej, nie wiem, topce moich ulubionych soundtracków, bo mega jest przyjemny ten soundtrack, mimo że wolę osobiście soundtrack z Rezopolis z tego pierwszego poziomu, co zwiedzaliśmy przed walką z Rezem, no nie? Chociaż z Rezem dopiero będziemy walczyli, więc spokojnie, jeszcze chwilę musimy poczekać, jeszcze musicie się uzbroić w cierpliwość. Wszyscy po kolei. Tu mamy jakieś metalowe płyty do zbierania, lol. A, to jest labirynt, zapomniałem, że ten poziom to jest jeden wielki labirynt. To już wiem, dlaczego tego poziomu nie lubiłem na PSP. Autentycznie, tego poziomu akurat nie lubiłem na PSP, miałem... Mam dziwne flashbacki z tym poziomem. Polećmy teraz w lewo właśnie. Jakieś znowu radioaktywne pakunki musimy zbierać. Po co to komu? Po co? Ja się pytam, po co? I znowu w tę samą stronę poleciałem. No to może teraz gdzie indziej pójdźmy. I przy okazji nie dajmy się skrzywdzić, bo jesteśmy naprawdę bardzo blisko tego, żeby w durny sposób zginąć. A ja wolałbym nie ginąć w durny sposób. Kamera się tu ogarnęła, widzę. Więc oznacza to, że właśnie przeszliśmy w odpowiednią stronę. I teraz pytanie, co się stanie, jak ja pójdę tędy? To jest jakiś kurde strumień wody, który nas ciągnie. Nie mogło obyć się bez śmierci, prawda? Musiałem zginąć, prawda? To się musiało wydarzyć, co nie? Dobra, gdzie my lecimy? Gdzieś kurde nas sprowadzi gierka. Dobra. Jako, że mamy tutaj dwa czerwone piloty do zebrania, to prawdopodobnie lecimy do jednego z nich właśnie. I to nie będzie koniecznie ten pilot, który powinniśmy zdobyć. No, to w zupełności nie będzie ten pilot. No, pamiętam to zakończenie tego poziomu na PSP. I know what you're thinking. It's tail time. Więc pierwszy czerwony pilot zdobyliśmy bardzo szybciutko, więc teraz czas drugi zebrać. I przy okazji tą tajną taśmę Gexa. A potem sobie normalnie zapiszemy i zobaczymy, ile będziemy mieli procent gry. Mi się wydaje, że my w ogóle będziemy mieli 100% przed samym pójściem na Reza, bo często jest tak w grach, że wbijamy 100% bardzo często przed pójściem na ostatniego bossa, a to 100%... Znaczy, za bossa ostatniego często się nie dostaje procent w grach, no nie? Tak więc trzeba będzie zobaczyć w sumie. To zobaczmy teraz cutscenkę tą. No, czyli tutaj powinienem się dostać teraz, jakbym robił ten drugi czerwony pilot. At least I'm not at the DMV. W sensie chodzi bardziej o to, że gdybym robił kanonicznie, to teraz bym ten pilot dopiero teraz zdobył, no nie? O to mi bardziej chodziło. Ale jak zwykle ja to musiałem w pokrętny sposób wytłumaczyć, więc... nieważne, dobra, nie interesujmy się, idźmy dalej przed siebie. Dobra, tutaj pozbieramy trochę tych płyt metalowych. Przydałoby się na 99 życie, bo chciałbym mimo co podtrzymać tradycję i mieć te 99 żyć, bo jest to możliwe najwidoczniej. Dokładnie tak. This is from Mr. Sinatra. I co, cofnąłem się, ta? Aj, to nieźle się cofnąłem w tym momencie. Tu już byłem wtedy, dobra.
No to wypada znowu chyba tędy iść. Bo nie ma innego wyjścia. Tu nas jeszcze nie było, więc wypadałoby tędy również pójść, ale tu jest... A, ślepa uliczka, dobra. Mogłem się domyśleć. Myślałem, że tutaj będzie jakieś, nie wiem, bardziej rozbudowane część poziomu. Dobra, więc teraz co będzie, jak tutaj pójdziemy? No mogłem tak od razu skoczyć i bym sobie zaoszczędził punkty zdrowia. O, do góry się dostajemy. Jakiś secret. Jesteśmy teraz na daszku. I tu chyba będzie ostatnia taśma Gexa, z tego co pamiętam. A robiłem sobie krótki research akurat przed obejrzeniem. Znaczy przed obejrzeniem, to tak bardzo dziwnie zabrzmiało. Przed nagraniem. I chyba tu będzie gdzieś. Dokładnie. Pamiętam, że na takim daszku była. Dobra, to teraz wypadałoby znaleźć exit. To będzie dopiero zadanie w tym momencie. Na razie lecimy do przodu przed siebie. Wydaje mi się, że tu gdzieś będzie czerwony pilot już. Intuicja mi tak podpowiada. Ale czy dobrze mi podpowiada? No będziemy mieli za niedługo weryfikację mojej intuicji. No to sobie nieźle się zweryfikowałem. No dobra, to teraz będziemy musieli znaleźć to miejsce, gdzie może być ten czerwony pilot. Bo jak pamiętacie, ten poziom to jest jeden wielki labirynt. Labirynt. I chyba znalazłem. No kurde, znalazłem, ej. To jest to miejsce. O kurde. Ale szczęście mi teraz dopisało. Dobrze. Podoba mi się to. Dobra, to... To trzeba właśnie teraz zrobić, żeby teleportować się tutaj. Lol, teraz jakieś małe kamery będziemy zbierać? Fajny nawet ostatni itemek, ale... Taki też trochę interesu... O! Znowu ten przeciwnik wrócił. Ale powiem wam, że jak na ostatni bonusowy poziom, to jednak czuć, że po prostu tutaj twórcy dali z siebie naprawdę mocne 100%. Ja uważam, że jako ostatni bonusowy poziom, to jako taki ostatni ekstra level, to tutaj naprawdę szapoba dla nich, nie? Aj, tylko Gex, proszę cię, doskocz, bo ty ostatnio masz jakieś takie dziwne problemy ze sobą. Wiecie co, jak Gex już ma problemy w ostatnich tych ekstra levelach, to ja nie chcę wiedzieć, co to będzie, jak będziemy, kurde... Chociaż nie, walka z Rezem to wydaje mi się, że już będzie taką formalnością bardzo, ale ja się obawiam teraz Gexa trójki w tym momencie, bo mówię, z Gexem trójką trochę jest mi nie po drodze, w sensie lubię bardzo Gexa trójkę, ale... A przynajmniej bardzo fajnie go zapamiętałem, o tak to powiem, bo wiecie, ja miałem to samo, nie chcę się jakby z Gexem trójką przejechać tak jak z Jackiem X, bo jeżeli nie oglądaliście mojego let's play z Jacka X, to w dużym skrócie. Jacka X zapamiętałem sobie jako bardzo dobrą gierkę, wręcz prawie że najlepszą gierkę z Jackiem, jeżeli chodzi o gierki wyścigowe. Ale kiedy zrobiłem let's play w 2021 roku, no to moja opinia się bardzo zmieniła, jeżeli chodzi o Jacka X, w sensie, no słaba to jest gierka, nie mogę powiedzieć, że jest najgorsza, ale nie będę tego ukrywał, że zupełnie inaczej ją zapamiętałem. Ja mam właśnie teraz takie obawy, że z Gexem trójką będzie podobnie, że jak ogrywałem to na live'ach w 2017 roku, to były momenty, gdzie się triggerowałem, tiltowałem na tę grę, ale generalnie bawiłem się przy Gexie trójce dosyć dobrze i obawiam się właśnie tego, że
po latach wyjdzie właśnie to samo z Gexem, tylko jak z Jackiem X, że inaczej sobie Gexa 3 zapamiętałem. Wiecie, o co chodzi. Mam przynajmniej taką nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Dobra, więc zobaczmy. Lock and load, little lizard. Dobra, spoko, Geksik. Kumam, o co chodzi. Chcę przymknę drzwiczki. No dobra, no to co? No to teraz sobie zapiszemy już normalnie. Tak mi się wydaje. 97%. Ile teraz będziemy mieli? 98. I to jest właśnie coś, co mnie bardzo zastanawia, bo nie wiem, czy w tej gierce można mieć takie 100%, czy 98 to już oznacza te 100%, bo no nie ukrywajmy, po walce z Rezem nie wiem, czy będziemy mieli możliwość zapisania, czy czasem gra nas nie wyrzuci do głównego menu, tak więc no trzeba będzie to jakoś zobaczyć. W każdym razie wszystko, co mogłem pokazać, to wam pokazałem. I nie pozostaje mi nic innego, jak pójść już na ostatniego bossa, bo tutaj już nic więcej nie ma. To co mogłem zrobić, to już wszystko wam pokazałem. Tak więc, moi drodzy, myślę, że nadszedł ten czas na wielki finał Gexa 2, Enter the Gecko. Myślałem, że coś Rez do nas powie, ale okej, dobra. Nie było tematu. No i mamy tutaj mordy Reza wszędzie, dosłownie. Wszędzie, kurde, lampi się tymi swoimi, kurde, ślepakami niebieskimi. Przygłup jeden. Ale muzyka tutaj, jak i konfrontacja z samym sobie bossem, jest naprawdę epicka. Musicie mi uwierzyć, naprawdę. Muzyka, jak i sama w sobie arena bossa, jest po prostu picuś glęcyś. A teraz nadszedł czas na wielki rozpierdol. Are you after that old sandwich in my pocket? Więc na tym będzie Rez polegał. Będzie próbował w nas wlecieć, my potem musimy go zaatakować i on musi wpaść w ten wir. I naprawdę to jest 100 razy lepsza konfrontacja niż konfrontacja z nim w Gexie 1. Bo jednak tutaj jakkolwiek czuć, że to jest walka z ostatnim bossem, bo czuć, że Rez no w tym momencie nie wygląda na takiego łatwego bossa. Uwierzcie mi, ja za dzieciaka naprawdę miałem z nim problemy. I czasami nawet do teraz mam z nim problem, bo czasami zdarzają się takie właśnie dni, gdzie Rez kopie mi po prostu tak zadek, że głowa mała, no nie? Tak, teraz prawdziwa konfrontacja z Rezem tu będzie, ponieważ no musimy teraz właśnie robić coś takiego, że on będzie machał tymi swoimi grabiami, a my będziemy musieli przeskoczyć te jego grabie, czyli w sensie ręce mam na myśli. I on zaraz będzie nas próbował razić laserem. I nawet mu się to udało. Kurde, uderzyłbyś w tą beczkę. Ja pierdziele. To jest beczka z toksynami, tak by the way. No i mam teraz tylko 3 punkty zdrowia, więc może być ciężko w tym momencie. Dlatego uzbrojamy się teraz w cierpliwość i skupiamy się na 200%, by skopać dupę temu frajerowi. Dobrze! Dostał w cymbał po raz drugi. On chyba 3 razy musi dostać, o ile dobrze pamiętam, albo 4. Coś takiego. Ale nie mam pewności tutaj 100%, więc nie bierzcie tego, co ja teraz mówię, za pewnik. Gonna break, Joan's gonna retire.
Okej, okay, w tym momencie jeszcze raz musimy go pobić. No ale tak właśnie na tym cały boss polega, nic tutaj nowego nie będzie. Już. No i weź kurde człowieku, uderz w tą beczkę, proszę cię, raczej nie człowieku, a robocie. Uderz w tą bekę, proszę cię. Miejmy to już za sobą. Mam czasami takie wrażenie, że Res po prostu gra na czas w tym momencie. Wierzę już do ciała, ale specjalnie przedłuża ze mną konfrontację. Tak też może być. Dobra, jest. Mamy to. Gin śmieciu. Yeah, right. How can you be my father? It's true. I didn't always look like this. I fell into a scrap heap while trying to get free Cable. And your point is... No! No! Don't do it! I'll do anything. I know Tarantino's Gardner's fiance. I could probably get you a meeting. Okay then, Dad. How's about we forget all this and go play catch in the yard? Pardon my tongue, darling. Come over here, you big... Dad. The clock says party time. Jak na ostatnią cutscenkę tutaj było naprawdę bardzo dużo wątków, ale po kolei. Res okazuje się prawdziwym ojcem Gexa. Tak jest, Res jest ojcem Gexa. Nawet sam to potwierdził w tej ostatniej cutscence. Gex postanowił mimo co wyłączyć telewizor, tym samym w pewien sposób się go pozbywając, aczkolwiek nie jest to prawda, ponieważ Res powraca w trzeciej części. Tak więc, no trochę słabo Gex bym powiedział z twojej strony. Jak mogliście zobaczyć, mieliśmy tutaj przy okazji to, co się wydarzyło po pokonaniu Reza, czyli Gex wynajął sobie hotel, apartamentowiec, gdzie zaprosił swoją kochankę, czyli Nikki. A przypomnę, że Nikki występowała jako protagonistka w serii Pandemonium, które ogrywałem na tym oto kanale, tak więc jeżeli jesteście ciekawi mojej serii z Pandemonium 1 i 2, to zapraszam, bo let's play'e są nadal na kanale i nadal będą, ponieważ już kiedyś robiłem maraton sobie z Pandemonium i śmiesznie teraz się wraca po długim czasie do Gexa, patrząc na to, co się wydarzyło w tym momencie, no nie? I ogólnie muzyka, która nam towarzyszy w tle, jest bardzo fajna, bardzo lubię muzykę z kredytów. To mogę od siebie powiedzieć. Jest naprawdę picuś glancuś. Okay, here it goes. Hot off the presses from the home office in Kapalawani, Maui. The top 10 reasons why it's cool to be me, Gex. Number 10. Can look down blouses when hanging from ceiling. Number 9. Inheritance from Uncle Izod means no longer having to kiss video game executives' butt. Number 8. Ladies love a gecko's smooth skin and smooth moves. Number 7. Able to kick Kermit the Frog's butt. Number 6. Perfect star for Hollywood, already has forked tongue. Number 5. Dad is a megalomaniac TV killer who happens to dress like the Tin Man. Oh, I'm sorry. My mistake. That goes with the Son of Ross Perot top 10 list. Number 4. Being a video game star allows you to eat all you want and never gain weight.
Number 3, gecko tastes like chicken. Number 2, important gecko appendages do grow back. And the number 1 reason why it's cool to be me, Gex, can be a complete punk and still sucker video game execs to keep doling out the green. It's good to be a gecko. No, stwierdziłem, że zamknę mordziszcza, żeby Gex mógł tam sobie co nieco porozmawiać. Loading mamy. I teraz mamy napisy końcowe, tak więc tak to się właśnie między innymi prezentuje. Będziemy mieli w ogóle tam przy okazji Gexa bez chyba swoich... Bez swojego takiego super agenta odzienia. Bo pamiętam, że on na title screenie tego nie miał, dokładnie tak. Tam mogliśmy go zresztą zobaczyć, który był nagim Gexem, jak to, tak możemy sobie to nazwać. Więc specjalnie byłem cicho, bo Gex tam coś przy okazji mówił, a warto było się wsłuchać, co on tam ciekawego gadał. Generalnie, jak mogliście zobaczyć, były koncept arty poziomu, coś czego nie skomentowałem, ale myślę, że nie ma tutaj za bardzo co komentować, bo wszystko było ładnie przerysowane, ładnie tam przedstawione, więc po co miałbym powtarzać się, bo wszyscy raczej spodziewają się, że ja to powiem, więc nie mam jakby do czego się przyczepić. O, już widzicie, napisy końcowe przeleciały, tak więc ciekawa sprawa, nie będę tego ukrywał. I co teraz będzie? Czy my wrócimy do wymiaru media? Nie, wrócimy tutaj. Możemy sobie przy okazji... No, załadować gierkę. Jestem ciekaw teraz, czy... Jak będę chciał sobie zapisać gierkę, to czy... To czy będę miał równe 100%, czy... Po prostu jakby to powiedzieć, te 100% się wlicza... Tak samo w sobie, że nie ma tego jakby pokazanego. Chyba, że gra się blokuje w tym momencie i na tych... No, gra się blokuje chyba na 98%, bo my tego chyba pilotu raz żeśmy nie zebrali, prawda? Aż sprawdzę. Mojego się, jego się chyba nie da zebrać tak... Tak o. On po prostu już się tak wlicza w dane gry po prostu. Tak mi się wydaje, ale mogę się mylić. No nie, nie można go zebrać, on po prostu sobie tak będzie stał. Chyba, nie wiem. W każdym razie, z mojej strony to by było już na tyle. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadziłem tę serię z Gexa 2. Dajcie znać w sekcji komentarzy, co o tym sądzicie. Ja się z wami będę żegnał, to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadziłem tę serię. Napiszcie w sekcji komentarzy, jak wam się oglądało Gexa 2 i czy zagralibyście sobie, jak nie znacie tej gierki, czy ja was w pewien sposób zachęciłem do zagrania, lub nie wiem, osoby, które kiedyś grały, będą chciały na nowo się zmierzyć z tym tytułem. Dajcie znać w sekcji komentarzy. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami, różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na Facebooka, Discord oraz na Instagram, w szczególności na Instagram, gdyż jeżeli na YouTube nie dostaniecie powiadomień, to na Instagramie macie powiadomienia o odcinkach, które się pojawiły na kanale, a na grupie na Facebooku oraz na Discord się integrujemy, ja was informuję o odcinkach i o livestreamach i ogólnie to, co tam się ciekawego u mnie dzieje, jakie mam plany i tak dalej, i tak dalej. Tak więc już po raz ostatni, mam nadzieję, że w sposób ciekawy, informatywny prowadziłem ten let's play. Dziękuję za oglądanie. Nagrywałem to 25 maja o godzinie 9.40, bo teraz już kończę, a jest godzina 9.40, a zacząłem jakoś tak chwilę po 8 albo przed 8. I widzimy się już w ostatniej gierce z maratonu Gexa pod nazwą Gex 3 Deep Cover Gecko, gdzie tam będziemy po raz ostatni mierzyli się z Rezem. I przy okazji teraz powinno wam się wyświetlić, a jak się nie wyświetli, to dzisiaj 25 maja dam ogłoszenie, ankietę tak zwaną, jakie będą gry następne na kanale i mam nadzieję, że mądrze zagłosujecie. Tylko tyle mogę od siebie powiedzieć. Dobra, ja już nie przedłużam. Na razie, trzymajcie się i cześć!